Witam serdecznie. Przed nami krótkie, ale dotkliwe ochłodzenie. Spadnie deszcz ze śniegiem, śnieg oraz powieje silny wiatr. A wszystko dlatego, że w naszym kierunku z północy zmierza strumień mocno wychłodzonego powietrza arktycznego. Wyż Ksia zastąpi niż Fabio. Piątek przepiękny, ale nie dajcie się zwieść, dlatego że już w sobotę, a właściwie w nocy z piątku na sobotę, zachmurzenie będzie początkowo umiarkowane, później duże. W drugiej połowie nocy wystąpią słabe opady deszczu, miejscami deszczu ze śniegiem, przejściowo możliwe lokalnie także opady marznącego deszczu powodującego niebezpieczną gołoleć. W rejonach podgórskich i w górach spadnie śnieg. Temperatura nocą od minus 1 do plus 2 stopni, w rejonach podgórskich od minus 4 do minus 1 stopnia. Wiatr słaby, ale wzmagający się do silnego. W rejonach podgórskich i w górach będzie dość silny, wiał z prędkością do 80 km na godzinę. Jutro, w sobotę, zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu i deszczu ze śniegiem w Beskidach, opady śniegu, którego może spać nawet do 7 cm. Temperatura w sobotę od 2 do 4 stopni, w rejonach podgórskich od minus 1 do 1 stopnia Celsjusza. W niedzielę zachmurzenie umiarkowane i duże, w górach przelotne opady śniegu, temperatura maksymalna od minus 1 do plus 1 stopnia, w rejonach podgórskich od minus 3 do minus 1, wysoko w Beskidach od minus 10 do minus 7 stopni Celsjusza. Wiatr w niedzielę początkowo umiarkowany i dość silny, porywisty, później słaby, umiarkowany, północno-zachodni. W poniedziałek pogoda w kratkę, nadal zimno, 1-2 stopnie. No i będzie od czasu do czasu miejscami padał śnieg zmieszany z deszczem, ale też będą chwile, kiedy przebłyśnie słońce. Miłego, długiego weekendu.